Dzień dobry Państwu. To jest tak, że właśnie w tym roku będziemy mieli w Narodowym Czytaniu Nadniemnym. No, to już jest jedenaste czytanie, prawda? Ale proszę zauważyć, że na dobrą sprawę zawsze czytamy wiek XIX, co oznacza, że on jest może nie to, że ulubiony, bo tego nie wiem ale na pewno jakoś kojarzy się z pewną nobilitacją, z pewnym takim ważnym momentem w dziejach literatury polskiej. Owszem, były literatury, były też utwory troszkę nowsze. Najnowszym utworem było o jedno z opowiadań Bruna na Szulce, ale kiedy Państwo prześledzą, to zobaczą Państwo właśnie, że bardzo mocno trzymamy się romantyzmu, i pozytywizmu. Dlaczego w ogóle nad Niemnem i dlaczego o miłości? No bo króciutko, prawda? Otóż padł na taki pomysł, żeby powiedzieć, że sprawa miłości Jana i Justyny w nadniemnem to jest na dobrą sprawę struktura jakby kryminału. Dlatego, że jak Państwo czytają taki klasyczny kryminał detektywistyczny, oparty na detektywie, czyli na przykład Artura Conan Doyle'a albo Agatę Christie, to Poszczególne sceny pokazują, co jest ważne, co później zostanie wykorzystane przez detektywa w finałowej scenie do odkrycia intrygi. Tutaj oczywiście nie będziemy mieć mordercy, ale intryga jest. To znaczy, jeśli czytamy dokładnie, to okazuje się, że już na samym początku możemy zaobserwować tajemny kod. W którym Jan wyraża swoje uczucie do Justyny, a ona o niczym nie wie. Ponieważ, jeśli zauważą Państwo już jedną z tych pierwszych scen, kiedy Marta i Justyna wracają z kościoła, ja nie będę czytać tych, tych, te, tych cytatów, ja będę je omawiać, ale Państwo mogą je sobie w tym momencie czytać, to. Zaczyna się to w ten sposób, że Marta i Justyna wracają z kościoła, rozmawiają. To jest takie rozpoczęcie powieści. Naświetlone zostają wszystkie stosunki w Korczynie i jedzie wóz, na którym są dziewczęta, właśnie ładnie ubrane. Powozi Jan. O tym jeszcze nie wiemy, na razie tylko wiemy, że jest to woźnica. W każdym razie. Wszyscy się śmieją, jest zabawa. I nagle mamy tylko taką jedną informację: że woźnica się nie ogląda i zamyśla się tak bardzo, że aż głowę, którą wysoko wcześniej trzymał, trochę pochyli. Na razie nic o tym nie wiemy, ale domyślamy się, jak, jak znamy pozytywistów, to wiemy, że tam każde zdanie ma swoją wagę, swój cel i sens. W związku z tym zastanawiamy się, dlaczego właśnie. On tą głowę pochyla i za chwilę on zaczyna śpiewać. I śpiewa dosyć znaną piosenkę, której ostatnią zwrotkę zmienia, ponieważ śpiewa Ty jesteś panną, Ty jesteś panną przy Wielkim Dworze, a ja będę księdzem, a ja będę księdzem w Białym Klasztorze. Marta, która tą piosenkę zna, bo kiedyś sama ją śpiewała, mówi: Tam jest będziesz. A nie jesteś, przerabia stare pieśni błazen. Nie, nie podoba jej się przerobienie tekstu pieśni, myśli, że Jan jej nie zna, ale Jan tym samym daje sygnał dotyczący jego własnej sytuacji, czyli śpiewa o tym, co się dzieje w jego sercu. Ty jesteś panną, zwraca się do Justyny, a ja będę księdzem w Białym Klasztorze. Skoro nie będę mógł zdobyć swojej miłości, moje życie będzie właśnie takie. W każdym razie Marta mówi, że. Nagle dodaje taką informację i ten Anselm kiedyś, gdzie tylko bywało, obróci się, śpiewa. Tam jest sytuacja, zaznaczenie znowu, że mamy do czynienia jakby z powtórzeniem miłości. To znaczy wcześniej, jeszcze przed Powstaniem Styczniowym, Marta i Anselm darzyli się uczuciem, co rozwiąza zostało rozwiązane tragicznie. Marta nie zdecydowała się na poślubienie Anzelma, Bała się utraty swojego statusu. Jakiego statusu? W zasadzie tylko ona myślała o statusie, to znaczy w tym sensie, że nie chciała przejść do bohaterowiczów bała się ciężkiej pracy, jak sama później powiedziała, ale później po latach zgorzkniała przyznaje bałam się ciężkiej pracy, a ta praca i tak bardzo ciężka przez całe moje życie była, mimo że pozostałam w szlacheckim dworze. Więc zauważcie Państwo, że mamy do czynienia z pewnym powtórzeniem motywu, a w zasadzie mamy powtórzenie tego motywu wielokrotnie więcej, bo na dobrą sprawę każda para małżeńska, którą spotykamy, bądź para zakochana, którą spotykamy w tej książce, w jakiś sposób odnosi się do Justyny i do Jana. Bo jest oczywiście w tle jeszcze miłość Jana i Cecylii, czyli protoplastów rodu bohaterowiczów, jest już wspomniana przeze mnie miłość Marty i Anzelma. Ale na dobrą sprawę, każda, każda para, czyli na przykład Emilia i Benedykt, czy później Różycowie, to wszystko też usytuowuje Justynę w takiej, jakby kręgu miłości, która jest różnie realizowana. Justyna musi dokonać pewnego wyboru. Pamiętamy, że oprócz Jana jest jeszcze dwóch epuzerów. To znaczy jeden układ byłby z Zygmuntem korczyńskim, czyli Justyna zostałaby jego kochanką. A drugi układ jest opiekowanie się z morfinistą, czyli bogatym teofilem Różyc. Ale wracamy do naszego układu kryminalnego, to znaczy do pewnych sygnałów tekstowych, które mówią o tym, że Jan odczuwa już na samym początku coś więcej aniżeli mówi. Jest następna scena, to znaczy, to jest scena, kiedy Justyna, lekko zdenerwowana sytuacją na imieninach Emilii Korczyńskiej, wychodzi na spacer w pole, spotyka tam Jana pracującego na roli i tam nawiązuje się między nimi pierwszy dialog, kiedy. Nagle Jan podczas tej rozmowy mówi: Ja już to dawno wiem, że panience tam nie zawsze wesoło bywa. Ludziom gąbnie zatkać, a i twarz człowieka wygada czasem, jaż panienkę choć z daleka, a często widuje. On się tutaj przyznaje, że ją z jakiegoś powodu obserwuje. W tych kilku zdaniach mówi, że nie tylko ją obserwuje, ale też ma przemyślenia na temat jej sytuacji i to dosyć takie dogłębne, prawda? Bo mówi ludziom gąbnie zatkać. Co to oznacza? On doskonale zna sytuację Justyny, zna sytuację Justyny, panny niezamożnej, z ojcem, który przez całe życie miał kochanki, który stracił pieniądze, więc wie, że jej sytuacja jest niewesoła. Ale od razu, prawie po ich poznaniu, mówi: Ja cię obserwuję, ja na ciebie patrzę, ja cię widzę, ja spoglądam na ciebie. Po czym szybko się zaczyna, jakby wycofywać, bo mówi: Czy panienka się nie gniewa, że ja to robię? I potem. On powtarza, kiedy nie widzi w jej twarzy, czy też jej słowach nagany, mówi panienka i wiedzieć o tym nie może, że ja na panienkę czasem patrzę i różne myśli przychodzą mi do głowy. On tutaj dokładnie mówi, co się z nim dzieje. On tu dokładnie mówi o swoich uczuciach, o których my też nie może o nich oczywiście powiedzieć wprost. On zaznacza tylko, że ona jest mu znacznie bliższa, niż ona sobie może wyobrazić. Potem Justyna idzie do bohaterowiczów i dowiaduje się, że istnieje kobieta, którą wszyscy z Jankiem sfatają. Ona nawet o to pyta. I on. Wycofuje się, mówi, że ona mu się nie podoba, że ona nie jest w jego góści. nawet mówi o niej, że jest taka gruba, że, że to nie jest kobieta dla niego. A później jeszcze jest jedna scena, kiedy następuje dialog przy pomocy śpieśni. Typowy zabieg, czy też typowa sytuacja dla właśnie wsi XIX-wiecznej, kiedy. Pewne komunikaty, które nie mogły być wypowiedziane wprost, dokonują się w formie metaforycznej, czyli przez pieśni. Mężczyzna śpiewa do kobiety, albo kobieta śpiewa do mężczyzny, i następuje odpowiedź, dzięki której społeczność rozumie, czy oni mają się ku sobie, czy oni się sobie podobają, czy nastąpiło w tej pieśni wyrażenie zgody na dalsze zaloty, na przykład. I okazuje się, że wydawać się może, iż Jan odpowiada na tą pieśń, ale tak naprawdę on znowu śpiewa do Justyny. W związku z czym, jeżeli my przeczytamy ten tekst, właśnie jak gdyby obserwując wyłącznie dialogi, a nawet monologi, Przede wszystkim Jana. W pierwszej części, przede wszystkim, monologi Jana i jego wszystkie wypowiedzi, w tym także te śpiewane, okazuje się, że on na każdym kroku wyznaje Justynie swoje uczucia. I proszę zauważyć w tym momencie, że on kiedy. Tutaj zamyślił się na wozie, kiedy, kiedy spotkał Justynę, tak blisko wracającą z kościoła, to on rozpoczął właśnie pieśnią coś, co jest zwyczajowe we To znaczy nawiązywał kontakt przy pomocy pieśni, objawiał stan faktyczny, stan swojego ducha. I też właśnie swoje uczucia. Justyna nie mogła odpowiedzieć na tą pieśń, ponieważ po pierwsze nie wiedziała o tym, nie rozumiała tej pieśni, tylko Marta ją zrozumiała i zauważyła zmianę tekstu, że ta pieśń nie była neutralna. Nie rozumiała jej, bo powiedziała: O błazen, zmienia słowa pieśni. Oczywiście nie pomyślała nawet o tym, że jest to taka sama sytuacja jak jej i Anzelma, że oto następuje wyznanie uczuć. Jan cały czas jest niepewny tego, że Justyna wobec niego ma jakieś uczucia. Ona jest wychowana w innym systemie, ona jest wychowana na dworze. Tam język miłości jest pokazywany zupełnie inaczej. Proszę zauważyć, że tam mamy to opowiedziane również. To znaczy, kiedy mówimy o przeszłej miłości Justyny i Zygmunta, to znaczy, kiedy Zygmunt jeszcze nie miał żony, oni darzyli się uczuciem takim bardzo młodzieńczym, ale owym uczuciem się darzyli. I teraz oni ze sobą we dworze porozumiewali się przy pomocy poezji. Oczywiście pieśń ludowa i poezja, na dobrą sprawę, to jest to samo. To jest tylko zmiana pewnej formy, pewnej konwencji. Za każdym razem objawiamy uczucia w ten sam sposób. Zresztą, kiedy Orzeszkowa pokazuje to właśnie pieśni Jana i tę wcześniejszą mowę poetycką tomik poetycki przekazywany właśnie do korczyna z, z osowiec, to ona degraduje też ten tomik poetycki. Bo Justyna, trzymając go w dłoniach, objaśnia sytuację i pyta Zygmunta, co ty mi proponujesz czy ty mi proponujesz właśnie układ niemoralny że zostanę twoją kochanką czy widziałeś spojrzenie twojej żony czy i Justyna wtedy też odnosi się do siebie i pyta czy jestem w stanie wytrzymać spojrzenie tej twojej żony a na końcu wyśmiewa go mówiąc właśnie że jego oczekiwania to nie jest prawdziwa miłość tylko właśnie coś brudnego. Pamiętajmy oczywiście, że Justyna doskonale wie, o czym mówi. W jej domu to było. Jej ojciec bardzo często miał jakieś właśnie kochanki, metresy, więc Justyna doskonale zdaje sobie sprawę, z jakim upokorzeniem miałaby do czynienia, gdyby ten właśnie, gdyby przystała na tą sytuację kiedy wyśmiewa uczucia, oczywiście weźmy te uczucia Zygmunta w cudzysłów, to nie są uczucia, to jest, to jest, to jest raczej nie wiem, zapewnienie sobie wygody, prawda, żona go lekko, on jest cały czas znudzony, żona go nudzi, w związku z tym postanawia wrócić do układu z Justyną, tylko już w nowej odsłonie, nie młodzieńczego uczucia, które przerwano, dorośli go przerwali wówczas, ale właśnie jakby zapewnić sobie podnietę dla umysłu, o czym on cały czas mówi, kiedy mamy do czynienia z monologami wewnętrznymi Zygmunta Korczyńskiego, to cały Cały czas pojawia się jedna, jedna natrętna fraza: nudzę się. Prawda? Więc to uczucie, które on objawia Justynie, jest uczuciem takim interesownym, z nudy. W związku z czym, kiedy on już wprost przyjeżdża z Tomikiem poezji do Korczyna, Justyna go wyśmiewa, on wtedy odrzucony, mówi do niej: Ale z ciebie prostaczka. Nie doceniłaś wspaniałego mojego uczucia, którym mogę Cię obdarzyć, tak mając jednocześnie żonę. Ale zauważcie Państwo to, że wracam tutaj do cytatu na naszym slajdzie: że te uczucia trzeba umieć wyrazić, trzeba mieć możliwość ich wyrażenia, a także język, który będzie zrozumiały dla obu stron, ponieważ Jan już wie, że kiedy śpiewa nie ma możliwości, aby Justyna go zrozumiała, ponieważ ona jest obok tej tradycji. Ona nie zdaje sobie sprawy ze zwyczajów panujących Bohaterowicza. Ona nie wie o tym, że takim sposobem ludzie wyznają sobie miłość, Natomiast on nie zna jej sposobu wyrażenia miłości, czyli nie dysponuje poezją, którą mógłby jej um, którą mógłby jej zaprezentować, on cały czas próbuje znaleźć takie, może nie drogę do serca Justyny, bo on już zdaje sobie sprawę, że coś tam się dzieje, ale chciałby mieć jakieś naturalne potwierdzenie ich, ich tego powiązania. W związku z tym wybiera znowu, proszę Państwa, coś ze swojego porządku. Bo przecież tego porządku szlacheckiego Justyny, mówienia o różnych rzeczach nie zna. W związku z tym zabiera Justynę właśnie na rzekę, na niemen, tak? i płyną w takie miejsce, gdzie właśnie w otoczeniu przyrody proponuje jej coś w rodzaju gry, zabawy z echem. Czyli panno Justyno, niech pani echu powie. Tak, czyli nie mówi proszę mnie powiedzieć, on tam jakby stara się być przeźroczysty, on nie wypowiadając się jakby swojego imienia, tylko niech pani Echu powie, czyli mówi mnie tutaj nie ma, powiedz to Echu, imię, które jest dla pani najmilsze na świecie, Proszę, na wszystko, proszę zawołać tego, kto jest dla pani miły. Proszę zauważyć, że on naprawdę mocno ją o to prosi. On kilka razy powtarza, jakie to jest dla niego ważne. I ona nagle też orientuje się, że to jest ta chwila, w której ona może się odsłonić, bo jest jakby bezpieczna. To znaczy, nawet jeżeli ona krzyknie coś, co nie znalazłoby zrozumienia u Jana, a przecież wie, że coś między nimi jest, to zawsze może powiedzieć, że jest to po prostu coś wykrzyczane echu. Tak? I ona właśnie jest bardzo wzruszona, bo wie, że o to właśnie deklaruje miłość. I zauważcie, państwo, że wszystkie te gesty Jana do tej pory były takimi gestami za zasłoną. To znaczy były to pieśni, były to jakieś takie urwane zdania. Ja panienkę choć z daleka, czasami to zobaczę, że patrzę na panienkę i dużo myślę na ten temat. To są zdania zasłony. On tylko sygnalizuje, że jest gdzieś w pobliżu, że ją ogląda, że na nią patrzy. Natomiast on nigdy nie zadeklarował wprost swojej miłości, tylko coraz częściej stwarzał wrażenie bliskości, pewnego porozumienia między nimi. Najważniejsza chwila dla tego porozumienia to oczywiście była na weselu Alżbietki, kiedy nagle. Właśnie jego odtrącona miłość go zaatakowała, kiedy on musiał to wszystko wyjaśnić, sytuacja była bardzo krępująca dla wszystkich, ale jednocześnie musiał to wy, jakby wyjaśnić w taki sposób, żeby Justyna też nie poczuła się w tym wszystkim dotknięta i żeby inna kobieta nie została poniżona, żeby Justyna jakby zobaczyła prawość jego serca. Więc Justyna każdą kolejną sytuacją zbliża się do Jana, co zresztą w pewnym momencie dostrzega Marta, która wieczorem, kiedy przychodzi Justyna do domu, mówi: „Ty nie myśl, że się możesz bawić. Ty nie myśl, że możesz bawić się cudzymi uczuciami”. I przedstawia jej swoją historię uczucia i Anselma, zastanawiając się przy okazji, czy Justyna nie robi dokładnie tego samego co Zygmunt. Tylko nieco na innej zasadzie. Oczywiście Marta nie wie, co Zygmunt robi, ale zauważcie tutaj znowu jest takie odbicie, tak? Tak jak wcześniej mówiłam o tym, że właśnie mamy do czynienia z odbiciem miłości Jana i Cecylii, Marty Jenzelma i potem właśnie jeszcze Jana i Justyny i tych wszystkich układów pobocznych. Tak, tutaj Marta też nie jest świadoma tego, co się dzieje między Zygmuntem a Justyną, ale mówi do Justyny o Janie, mówi tak. Czy ty myślisz, że oni nie mają uczuć, że tylko ty jesteś tą panną z dworku, która się zabawi, a potem pójdzie swoją drogę? I Justyna odpowiada im, wtedy my z kolei domyślamy się, że Justyna wie o miłości Jana. I też wie, jaka byłaby jej odpowiedź, bo wtedy to wszystko jeszcze jest, prawda, w przyszłości, w hipotezie, ale już na dobrą sprawę, kiedy my umiemy czytać, czyli znowu e, mamy tą kolejną informację do, o, do końcowego wyjaśnienia intrygi, to domyślamy się, że Justyna jest naprawdę zakochana w Janie i mówi do Marty bardzo ostro: Cóż ty sobie, ciotko, myślisz? Da? Justyna jest poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Tam jest wcześniej taka scena, kiedy okazuje się, że Justyna jest osobą bardzo serio. Justyna nie lubi takich płochych, płytkich żartów. To jest scena, w której Kirlo próbował ośmieszyć jej ojca i ona wchodzi z psem i mówi: "To jest pies, który umie robić sztuki. Proszę się z nim bawić. Ja zabieram mojego ojca." Więc Justyna jest osobą serio i to też nam daje dodatkową informację z gatunku tych ukrytych, że jeśli Justyna zdecyduje się dać, oddać swoje serce komuś, to właśnie będzie to serio. To nie będzie żaden żart, to nie będzie jakaś rozrywka, zabawa, tylko właśnie będzie to porządna, prawdziwa miłość. I właśnie dlatego może bezpiecznie, Echu powierzyć imię Janka, tak? I zwraca się wołaczem. Janku, Janku, i jeszcze raz powtarza, i jeszcze raz tak jak on tą prośbę powtarzał, tak ona to imię powtarza. I zauważcie Państwo, że ona jest zalękniona, bo ona właśnie jeszcze nie do końca rozumie, czy będzie ta odpowiedź, czy dobrze zrobiła, że wykrzyczała to imię ale nadal próbuje z tym echem rozmawiać, czyli rumieńce pojawiają się na jej twarzy, jest zakłopotana, a co będzie, jeśli on, on nie odpowie na to, na to moje zawołanie, że właśnie najmilszym mojemu sercu jest Janek. Okazuje się oczywiście, że te sygnały, które oni sobie wzajemnie przekazywali, nie zdając sobie sprawy z... Własnych intencji, bo zauważcie, oni byli jakby cudzoziemcami wobec siebie, nie rozmawiającymi tym samym językiem. Jan dysponował językiem miłości wsi, czyli piosenkami, przyśpiewkami, legendami. Natomiast ona dysponowała językiem miłości dworu szlacheckiego, wyrażanymi właśnie przez poezję, przez pewne formy salonowe, ale mimo braku wspólnego języka, kiedy zaczęli rozmawiać. Nie rozmawiając, pamiętajmy, o prawdziwej miłości, okazało się, że są w stanie właśnie, tu powtórzę to, mimo braku wspólnego języka, się porozumieć. Oczywiście na samym końcu jest pytanie: już kiedy ona ma przyjąć oświadczyny Różyca, mówi, że odmawia, ponieważ jest zaręczona. I w tym momencie właśnie ta historia się kończy, kiedy Justyna mówi: Nie mam pierścionka mojej matki. Dziękuję Państwu.